Hej, z tej strony Tequila, witam was wszystkich, razem ze mną jest Archie. Siema. I dzisiaj nagrywamy dla was te smakuje polskich KitKatów. Mamy przed sobą 5 smaków, mamy jeszcze 4, ale one będą w innym filmiku, bo po prostu byłoby nam za słodko. Pierwszy smak, a w ogóle można powiem skąd je mam, przez eBaya. Ja wszystkie japońskie jakieś tam rzeczy czy coś w tym stylu zamawiam przez eBaya. I tak, pierwszy smak jest to matcha. Czyli zielona herbata, taka typowo japońska. Ja nie jadłam jeszcze żadnego japońskiego KitKata, Arek też nie. Nie. Także będzie to test na żywo. Zielona herbata. Wygląda normalnie. Marcia. Bym powiedział nieapetycznie. Ale pachnie jak biała czekolada. No, biała ale czekolada. Czuć herbatę. No tak trochę taką goryczkę herbacianą czuć. Zielona tabliczka. I dobra czekolada, bo od razu rozpuszcza się w rękach. To co, że prawdziwa czy sztuczna? No, przeprawdziwa. Znaczy 4 miało być, no ale dobra. 3-4. Nie, mi nie smakuje. Jakie? Coś nie gorzka. W ogóle to jest smaku tak. Nie. Ja czuję. Taki jest posmak herbaty, takich fusów z herbaty. No, takie, jakby leżała tak w tym cały tydzień i tak zaczęło się pić, nie dobre. Ale faktycznie jak zielona herbata, nie? Są jakieś jeszcze zielone granulki. No. Taka. Nic specjalnego. No, dokładnie. Jak oceniasz? To 1 do 5? 2. No ja też. I za bardzo mi smakowała. No. Następny smak. Słodki ziemniak. Cały czas czuję posmak ten goryczy. No, herbaty. Możesz wodę dać. Nie mam. Peszek. O, patrz jaki żółty. O, dawaj. O Jezus. Nadmiar kalorii. Fajne takie. Pomachaj. O, co to jest? Słodki ziemniak. Słodki nie ziemniak. Będzie się pisało, po japońsku pisze. Po japońsku! Po japońsku masz, kochanie. Dziękuję. Ładnie pachnie. Nie wiem, ja taki... Tak dziwnie. Dobra, na 3-4. Dobra. Dobre. To jest dobre, ale słodkie. Ale bardzo słodkie. Ale mi smakuje, strasznie fajne. No. To jest dużo lepsze od Maci. Dużo. No tu daję 5. Mhm, ja też. To jest dobre, ale jest, nie, mega słodkie, ale jak ktoś lubi mega słodkie, to 5, bardzo dobre. Mm. Ale czujesz taki, nie? Słodki ziemniak, plus taka jakby cytryna, nie? Z cytryną ci nie jest tak cytrynką? Ja wiem, że to jest na pewno biała takie czekolada. Tak biała czekolada jest na stówę. Dobre. Taki fajny, słodki posmak, no. Słodki ziemniak na razie prowadzi. Zobaczymy, co następne. Następny smak jest to zwykła, ciemna czekolada. Ja osobiście nie lubię ciemnej czekolady. Gorzkiej A czekolady. A ja uwielbiam. Dla mnie tylko mleczna. Gorzka jest albo the best. Biała. Gorzka jest the best. Także zobaczymy. O, widzisz? A, już czuję ten zapach. Co? Gorzka czekolada. Dobra. Co to jest za smak? Gorzka czekolada. Tylko? Mhm. Ale japońska. 5. Fajnie aromatyczna. Bardzo mocna. No. Nie wiem dlaczego, ale pokażę KitKacie, jest taki posmak dziwny. Znaczy dziwny, typowy, nie? Czekolada może. Nie wiem, jak dla mnie 5, bomba. Ja lubię takie mocne. Jak ktoś pije kawę, to zrozumie. Mamy 4, bo ja nie lubię ciemnej czekolady. Nie, ale jest dobra. Dobre. Ja 5. 4. Czyli dalej prowadzi słodki ziemniak. Teraz będzie. Następny smak. Dynia. Smak dyniowy. Zobaczymy, jak to będzie. Ja nie przypadam za smakiem dyni. Za zupą dyniową. Nie, na pewno nie. Więc zobaczymy. Dynia. O Jezu, jak to brzydko pachnie. Tak? O.
dziwne, jak coś jak podobne do jeszcze... Bardzo, no, bardzo źle pachnie. A raja? O. O Jezu. No. Nie jest taka zła jak Mek, tak? Macia. No nieważne, zielona herbata. Definitywnie nie mój smak. Ale nie najgorszy, ja będę miał 3. Nie? Ja 3 daję. Takie... Dziwne trochę smaku, ale... Takiego smaku jeszcze, że nie jadł w ogóle. O Jezu. Takiej czekolady, nie? Bo to na... Nie smakuje w ogóle. Taki... U nas nie ma batoników. Zacznie dziwne. Ja daję... 1,5. Nie ma 1,5. Mi to nie smakuje. Nie ma 1,5. Dajesz 1 albo wcale. Daję 1, nie smakowało mi. Ja daję 3. Nie, prowadzi ten, Słodki ziemniak, bo póki co najpyszniejszy. Tak, słodki ziemniak prowadzi i co? I ostatni batonik. Ostatni smak na dzisiaj. Ja już jestem tak przesłodzona, jakbyśmy chcieli jeszcze zjeść 4. Jest to smak naleśniki z jakimś syropem chyba. Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że na pewno naleśniki to jak takie pancake'i. Pancake. Znowu biała czekolada. Można jakoś dogować, nie? Ojo, patrz! O, nie zauważyłaś. O, to jest słodki króliczek. No, ciekawe, co było na innych, już się nie dowiesz. Nie, na inne było normalne, pokazywałam zawsze, a? Ale to jest króliczek. Aha. Bo to był smak na Wielkanoc, który został wprowadzony. Okej. Okay. Czyli pancake. 3-4. To bardziej smakuje jak jakieś ciasto z alkoholem. To smakuje jakieś ciasto z alkoholem. Dziwny smak strasznie. Mhm. Taki dziwny, że... Nie do opisania. Nie wiem jak to smakuje, naprawdę to jest dziwne strasznie. No. Dla mnie 2. Dla mnie też 2. Lepszy od dyni, ale dla mnie to w ogóle ten nieczułomy smak pancake'ów czy naleśników. Chyba takiego spalonego placka. Ja czuję jakieś takie ciasto. Ciasto, no takie jakby... Jak ten, takie biszkopty na dół ciast, jak się robi. Coś, no, coś to takiego. Takie niedobre. No, takie nasączone chyba alkoholem. Nie wiem, może ten syrop może tak klonowy zepsuł, albo coś tam, nie? Taki posmak. Zepsuł smak. Dobra, czyli zwycięzcą naszego odcinka. Tak. Najlepszy był zdecydowanie słodki ziemniak. Słodki ziemniak. Który był przepyszny. Drugie miejsce. No. Drugie miejsce, ciemna czekolada. I teraz tak. Tak, ja bym dał to. Ja nie, ja na pewno nie. Czekaj, dodamy to. Tak, trzecie miejsce niech będzie pancake. Pancake. Czwarte miejsce. Niech zajmie już tam. Macia. Herbata zielona. Spodziewałam się, że będzie dużo lepsza. O tyle osób właśnie mówi, jest taka słynna ta Macia, a jednak mi nie smakowała. I ostatnie miejsce dyniowy. Najgorszy. Tak, najgorszy smak. Także to było tyle. Zapraszam was do komentowań, ile kosza się podobało, do następnych odcinków. Pozdrawiam Marcin. Siema. Dajcie znać, który smak najbardziej chcielibyście spróbować, czy w ogóle próbowaliście polskich KitKatów. I cóż, widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć, pa.